Zapraszam do wysłuchania bonusowego 173 odcinka podcastu Nauka XXI wieku pod tytułem Historia Oxfordu. Podczas wyjazdu, który mógł się odbyć i wydarzyć tylko dzięki słuchaczom, którzy są patronami, za co bardzo dziękuję, nie mogłem ominąć żadnej okazji, żeby porozmawiać na ciekawe tematy, a historia Oxfordu ma swoich pasjonatów i jednym z nich jest dr Paweł Puczkarski, z którym nagrałem również odcinek o jego pasjach naukowych, ale dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ten jeden z najstarszych uniwersytetów, ośrodków naukowych powstawał i jaka była jego historia, a zapewniam was, że ta historia jest bardzo ciekawa, sięga głębokiego średniowiecza, nawet w czasy, kiedy nazwy uniwersytet jeszcze nie było. Zapraszam serdecznie, Borys Kozielski. All we need to do is make sure we keep talking. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji Nauka XXI wieku. Dzisiaj kolejny odcinek, który nagrywam w Oxfordzie i zaprosiłem do mikrofonu pana doktora Pawła Puczkarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest, pan tutaj jest z Wydziału Chemii na Uniwersytecie w Oxfordzie, tak? Tak, zgadza się właśnie. Od 4 lat pracuję tutaj jako pracownik naukowy. Ale o nanomateriałach, czy o nanostrukturach chemii, od strony chemicznej będziemy rozmawiać innym razem. Dzisiaj porozmawiamy o historii Oxfordu, bo tym się pan też interesuje. Tak bardziej hobbystycznie, ale rzeczywiście mam takie zainteresowanie. Chodząc tutaj po Oxfordzie, no, ja już to raz powiedziałem, że właściwie należałoby może, znaczy dałoby się chyba zamknąć to miasto i pobierać opłaty za wejście, bo to jest całe takie miasto, które jest właściwie takim no, historycznym muzeum, powiedziałbym, bo co krok spotykamy jakieś historyczne miejsce. Zdecydowanie tak, właśnie całe to centrum Oxfordu jest bardzo piękne, to jest stara zabytkowa architektura. I można powiedzieć, że jeśli z centrum miasta wyciąć by uniwersytet, to tak naprawdę niewiele by zostało. Z tego miasta. Tak, 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 tak. Że to jest duże miasto, ale właśnie samo centrum, no to pochodzi z dawnych czasów, z czasów średniowiecznych. I tak naprawdę wszystkie kolędzie, czy nawet wszystkie sklepy, które znajdują się w centrum, no to są wynajmowane przez kolędzie. Ale byliśmy dzisiaj też w pubie, który się chwalił, że pochodzi z XIII wieku. Tak, czyli można by powiedzieć, że w tej skali czasu Oxfordu to jest dosyć nowy. Tak, bo jeśli mówimy o początkach uniwersytetu w Oxfordzie, to musimy wybiec jeszcze dalej w czas, czyli do końca XI wieku. Pierwsze udokumentowane zapiski o takim sformalizowanym nauczaniu w Oxfordzie pochodzą z roku 1096. Mhm. Nie możemy jeszcze mówić, że wtedy istniała jakaś taka sformalizowana instytucja uniwersytetu, ale już wtedy w mieście byli wykładowcy akademiccy i byli studenci. Czyli Bolesław Chrobry już mógł słyszeć o tym uniwersytecie. Mogło tak być, tak. Mhm. I właśnie w tych czasach, czyli w czasach średniowiecza, właściwie nikt jeszcze nie wiedział, jak powinien wyglądać uniwersytet, czy co to jest uniwersytet. Nie było modelu, który można by było replikować tutaj. Pewnie nazwy też nie było uniwersytet. Tak, tak, dokładnie. Także nazwa uniwersytet pojawiła się dopiero dużo później. Ale już wtedy było zapotrzebowanie na osoby, które miałyby wykształcenie, czyli osoby, które potrafiłyby pisać listy, osoby, które potrafiłyby się wysławiać, ładnie wysławiać, używając swoich zdolności retorycznych. Czyli takie osoby były potrzebne na dworach królewskich, książęcych. Pisanie też chyba nie było wtedy zbyt częstym. Tak, tak. I przymiotem osób, prawda? Właśnie dlatego potrzebne było wykształcenie i początkowo takie wykształcenie uzyskiwano od wędrownych nauczycieli, którzy po prostu przenosili się pomiędzy różnymi miastami i zarabiali na życie pobierając wczesne.
I jeśli się złożyło, że w danym mieście była populacja studentów, no to ona ściągała tych wykładowców, którzy chcieli zarobić na swoje życie. I w efekcie takiej, powiedzmy, kuli śniegowej, takie uniwersytety mogły się rozrastać. I tak właśnie było w przypadku Oxfordu. I jemu bardzo pomógł już trochę później, bo w roku 1167 król Henry II, który na tle sporu z kościołem... To dużo wcześniej, przed Henrykiem VIII. Dużo wcześniej, tak. Czy VI miał 8 żon? Sześć żon Henryka VIII. Tak. O Henryku VIII też możemy później wspomnieć, bo też są z nim związane ciekawe historie dotyczące Oxfordu. Ale właśnie wcześniej, w XII wieku, Henry VIII zakazał... Zakazał studentom z Anglii podróżowania do uniwersytetów w Paryżu, żeby pobierać naukę. Ich tutaj. Mhm. No i w ten sposób wytworzył się pewnego rodzaju monopol dla Oxfordu, który pozwolił mu na znacznie szybsze rozrastanie się. Mhm. No tak, taki monopol. Czyli we Francji, w Paryżu był wcześniej jakiś rodzaj uniwersytetu czy szkoły takiej, tak, wyższej. Właściwie takie w tamtych czasach, czyli w okolicach końca XI wieku, istniały trzy takie główne ośrodki akademickie. To był Uniwersytet w Oxfordzie, Uniwersytet w Paryżu i w Bolonii. Ale właśnie to było na tyle dawno i nie ma żadnych materiałów historycznych, które by pozwoliły na określenie, który z nich był pierwszy. No ale właśnie już od początku była pewnego rodzaju konkurencja między nimi. I właśnie jeśli chodzi o takie formalne ustanowienie Uniwersytetu w Oxfordzie, to nastąpiło w wieku XIII. A wszystko zaczęło się od zamieszek. Bo było tak, że ta rosnąca populacja akademików, która była w obrębie zupełnie innej jurysdykcji niż mieszczanie. Było to rozróżnienie, że mieszczanie podlegali sądom cywilnym. Czyli mieszkańcy miasta po prostu. Mhm. A natomiast członkowie tego tworzącego się uniwersytetu byli bardziej związani z prawem kościelnym i podlegali sądom kościelnym. I właśnie w obrębie miasta bardzo szybko zaczęła narastać ta taka odrębna grupa związana ze światem akademickim. I to oczywiście musiało doprowadzić do jakiegoś rodzaju starć i napięć. I w roku 1209 doszło do wielkich zamieszek Town and Gown. Town, czyli po angielsku miasto, a gown to toga akademicka. Ale jeszcze chyba musimy wspomnieć o tym, że nauka w tamtych czasach była rozwijana przez Kościół. Tak, prawda? Dokładnie. Mhm. Dlatego tutaj Pan mówi o tym, że to kościelne jak gdyby towarzystwo kontra miejskiemu, tak, mieszczanom. I też nie było takiego dużego rozróżnienia chyba, tak, mieszczanie też byli przecież pobożni, chodzili do kościoła. Tak, zdecydowanie tak. I właśnie te związki Uniwersytetu z Kościołem były bardzo silne od początków jego istnienia, dlatego że Kościół był jedną z takich dominujących instytucji w Anglii czy w ogóle w Europie. I takie związki były bardzo silne aż do XIX wieku, czyli dopiero w XIX wieku, w roku 1854 zrezygnowano z wymogu, że wszyscy wykładowcy kolegów muszą być żyć w celibacie. Mhm. Czyli to też był jakby taka spuścizna instytucji religijnej. To strasznie późno. Wydawałoby się, że już w oświeceniu to powinno się wydarzyć. Tak, prawda? A to był właśnie wiek XIX. Ale wracając do tych zamieszek Town and Gown. 1209. Dokładnie. Wtedy powodem sporu było to, że jednego ze studentów oskarżono o zamordowanie dziewczyny z miasta i wtedy rozwścieczony tłum mieszczan pojmał dwóch studentów, którzy razem z nim zamieszkiwali we wspólnym zakwaterowaniu. Bo ten już uciekł pewnie, tak? Tak, nie udało się go znaleźć.
I tak złożyło się, że w pobliżu Oksfordu przebywał wtedy król Jan, który był też w sporze z papieżem. I w ogóle to była bardzo skomplikowana historycznie sytuacja, bo cały kraj był obłożony interdyktem, a król Jan był osobiście ekskomunikowany. No bo przypomnijmy, że Henryk VIII dopiero wyszedł z kościoła tego takiego katolickiego i stworzył własny kościół, a wcześniej to wszystko podlegało jak gdyby pod tego samego papieża w Rzymie, tak. W Watykanie bardziej. I dochodziło do tych starć na tle prymatu, czyli kto ma pierwszeństwo, jeśli chodzi o władzę, czy jest to król angielski w przypadku Anglii, czy też papież. No i właśnie król Jan, żeby można powiedzieć wbić szpilę papieżowi, zgodził się na powieszenie tych studentów. Co z kolei nie spodobało którzy nie byli sprawcami, tylko to byli... Którzy nie byli sprawcami. To byli koledzy tego sprawcy, którego nie złapano. Tak było. I właśnie to nie spodobało się społeczności akademickiej, która powiedziała, jak to, przecież my powinniśmy podlegać sądom biskupim, sądom kościelnym. Nie zgadzamy się na takie traktowanie. I wtedy spora część akademików zamieszkujących Oxford rozproszyła się po całej Anglii i duża grupa z Oxfordu przeniosła się do Cambridge. I to był początek istnienia Uniwersytetu w Cambridge. I dopiero kilka lat później, w 1214 roku... No, a tamtych dwóch powieszono, tak? Czy... Tak, tak. No, także właśnie. Tutaj sprawa miała swój definitywny koniec. No to nic dziwnego, że oni uciekli, no bo bali się podobnych historii. Mogli być oskarżeni zupełnie bez udziału, bez jakoś tak... Rzeczywiście to bardzo dziwne, co się stało, prawda? Czyli założyli Cambridge. Tak, także jeśli chodzi o założenie Cambridge, no to możemy powiedzieć, że jest dokładna data, dokładny rok, o którym możemy mówić, że wtedy powstał Uniwersytet w Cambridge. Jeśli chodzi o taką pierwszą oficjalną wzmiankę o Oksfordzie, to właśnie rok 1214, kiedy do Oksfordu przyjechał legat papieski, żeby rozsądzić ten spór, który był kontynuowany od kilku lat. I właśnie wtedy w oficjalnych dokumentach, które wydano i które zachowały się do naszych czasów, przyznał prymat Uniwersytetowi nad miastem, czyli jakby wszystkie kwestie związane z zarządzaniem miastem przypadły Uniwersytetowi. I ten legat papieski też potwierdził, jak to było określone, starożytne tradycje i prawa Uniwersytetu w Oksfordzie. Czyli już od roku 1214 możemy mówić, że tutaj był taki formalnie ukonstytuowany uniwersytet. Czyli miasto uniwersyteckie, to wtedy już można było powiedzieć. A Cambridge w którym roku powstał? Mówił 1209. Pan, że... Aha, czyli od razu po tych zamieszkach. Tak, tak. Czyli 5 lat trwało, żeby ten legat papieski przyjechał i zmienił status, no bo chodziło o co? Żeby utrzymać ten uniwersytet, tak? Chyba nikt tutaj nie chciał przyjeżdżać do takiego niepewnego miejsca, prawda? Tak, żeby studiować. Tak. I Cambridge się rozwinął dzięki temu chyba bardzo. Dokładnie tak. Czyli można powiedzieć, że Cambridge został założony przez grupę uciekinierów z Oksfordu. No ale właśnie to też wskazuje na też ciekawą własność tego uniwersytetu w jego zalążkach, że studenci mieszkali nie w kolędziach, nie w jakichś akademikach, tylko mieszkali razem z mieszczanami w pokojach, które znajdowały się nad karczmami. I no właśnie to prowadziło do sporów. Kolejne wielkie zamieszki wybuchły też w roku 1355, kiedy zaczęło się od tego, że pijani studenci pokłócili się z właścicielem karczmy o jakość serwowanego wina. Można by pomyśleć, że to bardzo trywialny powód, ale doprowadził do kilkudniowych zamieszek, w efekcie których kilkadziesiąt osób po obu stronach, czyli po stronie miasta i uniwersytetu, straciło życie. Czyli taka mała wojna domowa. O wino, o jakość wina. Dokładnie. I właśnie wtedy nastąpiła taka zmiana w myśleniu na uniwersytecie. I pomyślano, że może bezpiecznie jednak będzie oddzielić się trochę bardziej od miasta i zacząć
mieszkać oddzielnie, czyli zacząć budować coś, co obecnie nazwalibyśmy pewnie jakimiś akademikami czy dormitoriami. I to był właśnie początek systemu koledżowego. Z tym, że pierwsze koledże, które zostały założone tak w latach 1240 do 1260, one przyjmowały już studentów starszym stopniem, czyli studentów, którzy mieli jakiś pierwszy etap swoich studiów za sobą, a osoby, które nie miały jeszcze żadnych studiów skończonych, nie były przyjmowane do nich, czyli musiały sobie radzić w inny sposób. I pierwszymi koledżami, które zostały założone, to były University College, Balliol College i Merton. I co ciekawe, Balliol College został założony przez Johna de Balliol jako pokuta za to, że obraził biskupa Durham. No, czyli to też pokazuje, że kwestie religijne traktowano wówczas bardzo poważnie. Mhm. Czyli te pierwsze koledże, to ile ich było? Cztery? Trzy pierwsze, które powstały no, tak w drugiej połowie XIII wieku. I potem w roku 1314 powstał Exeter College, w 1326 Oriel, w którym aktualnie się znajdujemy. I w roku 1379 powstał New College, który w odróżnieniu do poprzednich pięciu koledżów, no właśnie był określany już jako nowy college. Bo dużo później powstał po prostu chyba dlatego, tak? Dokładnie. No i dzisiaj możemy obserwować i się dziwić, że jak to nowy college, jak jest który ma prawie 700 lat. Tak, to jest niesamowita historia. Czy możemy troszkę powiedzieć o tym, jak wyglądała edukacja w ogóle wtedy? Kto trafiał do uniwersytetu? Czy to była po szkole podstawowej? No bo liceów nie było, prawda? Gimnazjum nie wiem, chyba jeszcze też nie, ale była jakaś edukacja wcześniejsza. To nie było tak, że od razu się szło na uniwersytet chyba. Nie jestem pewien, jeśli chodzi o wcześniejszą edukację, ale jeśli chodzi o przedmioty studiowane na uniwersytecie, no to polegało to na studiowaniu na dwóch stopniach. Pierwszy z tych stopni to z łacińskiego trivium, którym określano taki zestaw trzech przedmiotów. Gramatyka, retoryka i logika. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że to są takie umiejętności, które aktualnie są uczone na poziomie gimnazjum, czy teraz pewnie byśmy powiedzieli liceum, umiejętności po prostu logicznego wysławiania się i pisania. Czyli stąd przymiotnik trywialny chyba, tak? Może tak być. A kolejnym stopniem było quadrivium, w którego skład wchodziły dwie nauki matematyczne, czyli arytmetyka i geometria, które z kolei były stosowane do, w muzyce i w astronomii. Czyli to były te dwa stopnie studiów uniwersyteckich. I niewielka część osób po zakończeniu tych studiów, czyli już po uzyskaniu tytułu magistra, mogła kontynuować studia na wyższych poziomach, studiując albo medycynę, albo prawo, albo teologię. Mhm. No i takie osoby prawdopodobnie po uniwersytecie były rozchwytywane przez władców czy możnych tego świata. Oni sami też się kształcili tutaj pewnie na uniwersytetach? Zdecydowanie tak. W historii są przykłady właśnie z takich już trochę późniejszych czasów. Osób, które uzyskały wykształcenie na Oksfordzie, a potem zapisały się w jakiś ciekawy sposób. Z takich osób myślę, że należałoby wymienić kanclerza Henryka VIII, kardynała Thomasa Wolseya, który był właśnie bardzo zdolnym dyplomatą na dworze królewskim, był zaangażowany w prowadzenie wojny z Francją. No i też bardzo pasjonował go ten świat akademicki i postanowił założyć swój własny college. Uzyskał teren zakonu benedyktynów, który był wokół jednego z kościołów położonego w centrum miasta. I na podstawie tego zakonu w roku 1525
założył swój college, który początkowo nazywał się Cardinals College, czyli College Kardynalski. Jednak dalej kariera kardynała Wolseya nie przebiegała już tak dobrze, bo dostał specjalne zadanie od króla. To zadanie polegało na tym, że miał wynegocjować z papieżem pozwolenie na rozwód Henryka VIII z jego pierwszą żoną, tak żeby król mógł wziąć ślub po raz drugi. Niestety to nie udało mu się zorganizować tego zadania w wystarczająco krótkim czasie z punktu widzenia króla. No i kardynał popadł w niełaskę. Stracił swoje funkcje na dworze, stracił swój college, który obecnie nazywany jest Christ Church College. No niesamowita ta historia też tego powiązania świeckości z kościołem i też nauki z kościołem i w ogóle z mieszkańcami tych okolic. Miasto budowało się, właściwie tutaj te koledzy powstawały już wtedy chyba dosyć masowo, tak? Nawet do dzisiaj powstają bodajże nowe koledże. Jest ich 38 chyba, tak? Czy to dobra jest wiadomość, czy to jest stara już informacja? To znaczy jak na tak starą instytucję sytuacja jest dosyć dynamiczna. Do niedawna mieliśmy 38 koledżów. Właśnie powstaje nowy college, Robin College, który nie znajduje się gdzieś na obrzeżach miasta, tylko będzie to taka instytucja mieszcząca się w całym centrum miasta, w budynkach wyodrębnionych z budynku Muzeum Historii Naturalnej, z budynku Biblioteki Naukowej i z części Wydziału Chemii. No i to jest koleż, który będzie się zajmował tematyką taką jak biologia komórkowa, sztuczna inteligencja i zmiany klimatu, czyli bardzo aktualne tematy naukowe. Także to jest najnowszy koleż, który jeszcze nie został otwarty, ale już chyba w przyszłym roku będzie przyjmował studentów. Ale też niektóre koleże się zamykają. Także przez pewien czas mieliśmy 38 koleżów i z tego co wiem, w ostatnim miesiącu wróciliśmy do poziomu 38 koleżów. Czyli spadło do 37 i na 38 teraz z powrotem jest. No właśnie jak byliśmy na wieży, w takiej kopule nad biblioteką, nie pamiętam już nazwy w tej chwili, bo tyle tych Radcliffe Camera. Tak, to mogliśmy obejrzeć panoramę Oxfordu. Nie ma wieżowców, to jest pierwsze takie zaskoczenie. Widać jakieś budynki takie dosyć nowoczesne gdzieś na wzgórzach, okazało się, że to szpital. Natomiast w mieście stoją dźwigi i coś budują, czyli to jest rozbudowa tych koledżów właśnie tych nowych, czy remont starych? To znaczy, kiedy uniwersytet powstał, kiedy powstawały pierwsze koledże, nikt nie myślał, że to będą instytucje, które będą istniały przez kilka wieków. I nikt też za bardzo nie dbał o zachowanie budynków. Czyli na przykład Oriel College, który został założony w 1326 roku, nie znajdziemy tutaj żadnego budynku z tamtych lat. Po prostu je sukcesywnie wyburzano i zastępowano nowymi, bardziej praktycznymi budynkami. A ten budynek jest z którego roku? Z XX wieku. Z XX wieku? Tak, wygląda z początku XX wieku. Zrobiony w stylu średniowiecznym. Tak? Wszystko w Oxfordzie wygląda właśnie tak bardzo klasycznie z tego względu, że te wszystkie budynki koleżowe w centrum są zbudowane z podobnego kamienia i w podobnym stylu. I właśnie to... Jakiś lokalny kamień czy sprowadzany? Kamień z okolicy zwanej Cotswolds. Mhm. Czyli to jest taki region Anglii położony na południowy zachód od Oxfordu. Czyli taki biały, kremowy kolor to właśnie jest ten kamień. Dokładnie i właśnie jak przejdziemy się ulicami Oxfordu w ciągu jakiegoś bardzo słonecznego dnia, to wszystko wygląda bardzo pięknie. No, takie nieś nie dzieje, nie robi się ciemniejszy z wiekiem, prawda? Jakoś utrzymuje tą barwę. Konserwacja budynków też jest ważnym aspektem, ale jeszcze chciałem nawiązać właśnie do tego, co pan powiedział, czyli do tego, że nie ma wieżowców w centrum miasta. To nie jest przypadek. Jest tutaj prawo dotyczące skyline conservation, czyli jak po polsku byśmy powiedzieli może takiego zachowania linii nieba. I to jest stare prawo, które głosi, że żaden budynek budowany w Oxfordzie nie może być wyższy od starej anglosaksońskiej wieży, która znajduje się w centrum miasta, w Carfax Tower.
I ta wieża ma też bardzo duże znaczenie dla studentów, którzy tutaj mieszkają, bo w statutach uniwersytetu jest prawo, które mówi, że wszyscy studenci studiów licencjackich muszą osiedlać się w obrębie 6 mil od tej wieży zegarowej. Czyli nawet mówimy o studentach, którzy w tym roku studiują w Oksfordzie, to prawo również ich obowiązuje. Bo jak nie, to co? Jak nie, no to narażają się na kary dyscyplinarne. Nie wiem, jakie dokładnie. Ale była też taka... I to prawo jest przestrzegane tak ściśle? Tak. Czyli wszyscy studenci muszą zadeklarować, gdzie zamieszkują. No i pewnie w jakimś stopniu jest to kontrolowane. I z tym też związana jest ciekawa historia z Edmundem Halleyem, czyli odkrywcą komety Halleya, który był studentem Queen's College. I w czasach, jak jeszcze był studentem w 1676 roku, król Charles II poprosił go o to, żeby pojechał na półkulę południową, na wyspę Świętej Heleny, żeby sporządzić Atlas Nieba Południowego, co było wtedy bardzo takim gorącym naukowym tematem. Skatalogowano już całe niebo północne, natomiast wydawało się, że warto by było wiedzieć, jakie gwiazdy widoczne są z półkuli południowej. Ale to też chyba z praktycznego punktu widzenia, żeby tam żeglugę poprawić, tak? Żeby można było łatwiej pływać po tamtych rejonach. Myślę, że tak, że to było właśnie głównym powodem. No i Edmund Halley jako student podjął się tego zadania. Wrócił do Oksfordu po tym, jak skompletował swój katalog gwiazd. I to tam zobaczył tą kometę? Czy... Tego nie wiem. Wydaje mi się, że do tego doszło później. Ale wrócił do Oksfordu. No i co się okazało, że uniwersytet odmówił mu wydania dyplomu. Dlatego, że złamał zasady związane z zamieszkaniem w Oksfordzie. No i dopiero na prośbę króla, który napisał uprzejmy list do uniwersytetu z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dopiero na tej podstawie udało się Halleyowi skończyć swoje studia. Czyli jak jest sankcja, to jest i przestrzeganie tego prawa. Natomiast jak nie ma sankcji, no to widać, że wszyscy przechodzą przez na przykład ulicę jak chcą, prawda? Nie patrzą na światło, tak. Czy jest czerwone, czy zielone. Po prostu przechodzą, bo nie ma sankcji. A tutaj bardzo fajna sankcja, tak? No nie dostaniesz dyplomu, jeśli nie mieszkasz, tak? No, myślę, że dla studenta bardzo przykra, szczególnie jeśli zainwestował kilka lat pracy. I pewnie te lokale są dużo droższe niż poza tą granicą 6 mil od centrum, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Koszty życia w Oksfordzie, mimo że to jest dużo mniejsze miasto niż Londyn, są porównywalne do Londynu, czyli bardzo wysokie. I dziwne, że ten promień nie został powiększony, no bo przecież dużo jest tych studentów i coraz więcej i mogłoby się miasto rozwijać też w tym kierunku bardziej. Gdyby tak o 2 mile na przykład powiększyć, to dużo, dużo więcej mieszkań znalazłoby się w tym zasięgu. Zdecydowanie tak. Jeśli przyjęlibyśmy jakieś takie fizyczne reguły skalowania tej odległości z liczbą studentów, no to wydaje mi się, że musiało to być kilkadziesiąt kilometrów. W początkach uniwersytetu tych studentów no to musiało być poniżej 1000. Aktualnie Oxford też nie jest jakimś bardzo dużym uniwersytetem, czyli jest tutaj około 25 tysięcy studentów i 6,5 tysiąca osób wchodzących w skład kadry naukowej, czyli jest tutaj dosyć duży stosunek wykładowców i naukowców do studentów. No i też trzeba powiedzieć, że to jest taki bardzo międzynarodowy uniwersytet, czyli 40% studentów pochodzi spoza Wielkiej Brytanii i jakieś 50% wykładowców pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. Jesteśmy w takim budynku właśnie, tak jak pan mówi, dwudziestowiecznym, czy Anton, w którym tak w pierwszej połowie XX wieku? Tak, w pierwszych 10-20 latach. No to naprawdę nie widać tego, to znaczy wydaje się, że jest starszy. A wysokość tego tutaj pomieszczenia to jest jakieś 5 metrów chyba. Śmiało można powiedzieć, nie jest to 3,5 metra, czyli taki standard, który no, jest w Europie. W ogóle jak się patrzy na mieszkania w Wielkiej Brytanii, to one są takie malutkie, ani niewysokie, nieprzestronne. Schody są bardzo wąskie najczęściej. Natomiast na uczelniach, no to widać tą przestrzeń chyba tutaj
Taka różnica jest, chyba chętniej się przebywa w takich pomieszczeniach niż w domu. Tak, i myślę od początków swojego istnienia te ważne uniwersyteckie budynki były budowane w taki sposób, żeby imponować. Czy miały być takie katedralne, czy takie właśnie wzniosłe, takie, że to coś z tym, czy to raczej miało związek z tym, że paliło się świecami, czy i te świece wydzielały dym, który do góry się unosił i musiały mieć miejsce na ten. Myślę, że to też wynikało z faktu, że nikt nie wiedział, jak koleż powinien wyglądać. I właśnie z tego względu były to instytucje, które wzorowały się na kościołach. Także jeden z pobliskich koleżów, Modlin College, ma nawet swoje własne krużganki. Takie krużganki, które znamy z różnego rodzaju opactw benedyktyńskich. Nie mają żadnego zastosowania dla studentów czy dla wykładowców, ale po prostu zbudowano je i wyglądają bardzo atrakcyjnie. Tak samo jak wieża zegarowa, którą zbudowano w Bodleian College, która również no jakby z punktu widzenia uniwersytetu nie jest potrzebna, ale wzniesiono ją w XVI wieku jako też takie wyzwanie architektoniczne, można powiedzieć, czy wyzwanie inżynierskie. Mhm. Nie ze względów praktycznych, żeby każdy wiedział, która jest godzina. Chyba nie, tak. Bo zegarków wtedy nie było jeszcze. To też takie centralne zegary dlatego powstawały chyba. Jeśli spojrzymy nawet na zarysy niektórych budynków, no to mają właśnie pięknie zdobione wieżyczki, pinakele i tak dalej. No to są elementy czysto ozdobne. I wydawałoby się, że uniwersytet powinien bardziej skupiać się na rozwoju takiej infrastruktury, która jest potrzebna do nauczania. Do takich elementów należą biblioteki. I co też dla mnie było bardzo ciekawe, w początkach swojego istnienia cała kolekcja książek uniwersytetu mieściła się w pojedynczym kuferku. W kuferku, w którym trzymano wszystkie uniwersyteckie dokumenty i wszystkie pieniądze uniwersytetu. Kuferek ten był umieszczony w kościele St. Mary's Church, który obecnie jest zwany University Church. I to było wszystko, nie było żadnych innych książek. I dopiero w roku 1477 Duke Humphrey złożył, podarował uniwersytetowi coś, co uważano za bardzo hojny dar. Podarował temu uniwersytetowi całą swoją kolekcję książek, w której skład wchodziło 281 tomów. Mhm. Czyli wydawałoby się, że dosyć umiarkowana liczba. No tak, ale na tamte czasy to jednak było sporo. Tak, to były jeszcze czasy przed wynalezieniem druku, także wszystkie manuskrypty były bardzo drogie. Gutenberg się jeszcze nie urodził. Tak, tak, do tego doszło trochę później. I właśnie po tym podarunku Duke'a Humphreya uniwersytet postanowił zlecić budowę specjalnego budynku, w którym na pierwszym poziomie byłaby kaplica, również używana jako sala egzaminacyjna, a tym wyższym piętrem byłaby biblioteka. I to jest biblioteka, która zachowała się do naszych czasów i dobrze znamy ją z filmów o Harry Potterze. Czy pan poznaje to zdjęcie, które teraz pokazuję? To jest właśnie chyba to miejsce, gdzie egzaminy się odbywały, tak? Nie, to jest Sheldonian Theatre, czyli taka sala zbudowana specjalnie na ceremonię rozdania świadectw i zaprzysiężenia studentów. To mówię o tych zdjęciach, bo dużo ilustracji będzie do dzisiejszego odcinka. Słuchacze mogą sobie zajrzeć albo do galerii na Google, którą podlinkuję w notatkach do audycji, albo w chapterach, bo być może uda mi się też zrobić chaptery, czyli rozdziały tego w tym odcinku. Chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz, bo w ogóle to było pierwsze miejsce, właśnie ta sala, którą pokazałem, w którym zobaczyłem organy w miejscu, które nie jest kościołem, bo tak naprawdę to wszystkie organy do tej pory, które widziałem w różnych miejscach, to wszędzie były w kościołach. Natomiast to wyraźnie jest pomieszczenie, które nie miało charakteru kościelnego.
Tak, zdecydowanie było zbudowane z takim przeznaczeniem na uroczystości świeckie, uniwersyteckie. Z tym, że ten budynek powstał w XVII wieku i wtedy właśnie w skład czy w trakcie takich uroczystości również wykonywano utwory muzyczne. I w ogóle ten budynek Sheldonian Theatre został zbudowany przez, zaprojektowany przez Sir Christophera Wrena, czyli tego słynnego architekta Londynu, który opracował nowe plany miasta po wielkim pożarze w 1666. Londynu czy Oxfordu? Po pożarze Londynu. I ten budynek jest zbudowany na planie takiego starożytnego rzymskiego amfiteatru, czyli ławy są usadzone, umieszczone w takich półkolach. Tak, w kształcie półkola. A na suficie znajduje się wielkie malowidło, które przedstawia jakby taką otwartą przestrzeń nieba. I na tym malowidle widnieją postacie, które mają symbolizować triumf nauki nad ignorancją. Czy to wtedy narodził się pomysł, żeby ta biblioteka gromadziła wszystkie wydane książki? Jeśli chodzi o bibliotekę uniwersytecką, to z nią było związanych jeszcze kilka perypetii. 60 lat po tym, jak podarowano uniwersytetowi te 280 książek, dziekan Christchurch College doszedł do wniosku, że nie może być tak, że na porządnym protestanckim uniwersytecie są obecne wszystkie te księgi przepełnione złą papistowską, katolicką nauką, no i spalił to. Kazał spalić kolekcję tych książek. No i jako, że nadal książki były drogie, uniwersytet nie mógł pozwolić sobie na odnowienie tej kolekcji. I dopiero trochę później, w roku 1602, Thomas Bodley, który był dyplomatą na dworze Elżbiety I, po trudach swojego życia, po wyczerpującej karierze, postanowił, że musi się oddać u schyłku swojego życia jakiemuś spokojniejszemu zajęciu. No i jako takie hobby znalazł sobie założenie uniwersyteckiej biblioteki. Przeznaczył wszystkie swoje środki w testamencie na założenie tej biblioteki i krótko po tym zyskał właśnie pozwolenie na żądanie jednego egzemplarza każdej książki wydawanej w Wielkiej Brytanii, czy jeszcze wtedy w Anglii, to nie była Wielka Brytania. No i tej zasady w różnym stopniu przestrzegano przez kolejne lata, ale tak w sposób ścisły została ona zapisana w prawie brytyjskim dopiero w XX wieku. Także obecnie no to wszystkie książki, które są drukowane w Wielkiej Brytanii, muszą się znaleźć przynajmniej w jednym egzemplarzu w Oxfordzie. Oczywiście te stare budynki w centrum miasta już nie są wystarczające na ten cel i z tego względu powstały duże magazyny gdzieś pod miastem. Te budynki wyglądają, tak jak mówiłem, dokładnie tak, że wydaje się, że to jest muzeum wszystko, ale nie mogliśmy wejść do biblioteki, bo tam uczą się studenci. Więc to jest niesamowite, że oni w takich zabytkowych już właściwie średniowiecznych budynkach dalej się uczą i że tam, że to nie jest miejsce, że nic lepszego nie wymyślono właściwie od tamtego czasu na miejsce nauki, prawda? Tak, dokładnie. I to jest też jeden z częstych powodów narzekań turystów, którzy przyjeżdżają do Oxfordu. Przyjeżdżają tutaj no i mówią, że chcieliby zobaczyć college albo bibliotekę. Okazuje się, że nie, że bo są nie zajęcia. Da się tego, bo po prostu to jest część uniwersytetu, która jest przeznaczona dla studentów i dla ich wykładowców. No to ja miałem dużo szczęścia, bo mogłem sporo takich miejsc obejrzeć właśnie dzięki panu Przemysławowi, z którym rozmawiałem wcześniej, bo mnie wprowadził, miał tam kartę i mogliśmy wejść w niektóre takie miejsca właśnie, także też zdjęcia będą z tego. Natomiast jeden ze słuchaczy, jak dowiedział się, że wybieram się do Oxfordu, powiedział, żeby spytać o taki nowy pomysł na miasto, który polega na tym, żeby wszystko było w zasięgu 15 minut na piechotę, bez użycia samochodu, żeby jak gdyby ograniczyć ten ruch samochodów w mieście, no bo też tutaj już z korkami się spotkałem.
to właśnie jest taki pomysł. Czy to jest pomysł i że jest wprowadzany on wbrew mieszkańcom, jak gdyby mieszkańcy wcale tego nie chcą. Czy coś pan słyszał o tym? Mhm, tak, właśnie City Council, czyli powiedzielibyśmy Urząd Miejski w Oxfordzie, prowadzi taką politykę zamykania coraz większej ilości ulic dla ruchu samochodowego. No i właśnie przekształca je w deptaki. No i wiele osób, które mieszkają z dala od centrum, jest z tego powodu bardzo niezadowolonych, bo robi się coraz więcej korków, coraz ciężej jest dojechać w różne miejsca. Ale wydaje mi się, że dla studentów, dla osób pracujących na uniwersytecie jest to dobre rozwiązanie, bo osoby mieszkające w samym centrum i tak raczej poruszają się pieszo albo na rowerach. Także wydaje mi się, że to może być dobry pomysł i że Oxford próbuje tutaj znowu wytyczać jakieś takie kierunki na przyszłość. Bo rozmawiamy i akurat dzisiaj jest 11 stycznia, środek zimy, a rowerów cała masa. Nawet pani Joanna, z którą rozmawiałem też dzisiaj, przyjechała do pracy rowerem po prostu. Mimo, że deszcz padał, miała kurtkę przeciwdeszczową i po prostu jeździ rowerem. Tutaj wygodniej jest chyba rowerem się poruszać rzeczywiście. Szczególnie w godzinach szczytu pewnie. Tak. Uliczki są bardzo wąskie. W centrum miasta, które jest gęsto opakowane koleżami i budynkami uniwersyteckimi, nie ma żadnych parkingów. Także na krótkie dystanse rower jest najlepszym rozwiązaniem. I to też jest takie śmieszne połączenie oksfordzkiej tradycji ze współczesnością, czyli ten rower jako element współczesny. Ale często jak się popatrzy w ciągu dnia, szczególnie latem, no to można zauważyć studentów jeżdżących na tych rowerach w swoich togach akademickich. Bo mają obowiązek, zdaje się, używania tych tog. Tak, to jest taki bardzo popularny zwyczaj. Kilka lat temu właśnie związek, czy taka instytucja reprezentująca prawa studentów na Oxfordzie, przeprowadziła ankietę, czy studenci chcieliby zrezygnować z używania tóg. No i decyzja, czy wynik tego referendum był zdecydowanie za zachowaniem. I to już było po Harrym Potterze, który się ukazał. Bo podejrzewam, że miał spory wpływ do tej Harry Potter. Ale właśnie te togi akademickie są takim ważnym elementem życia codziennego. Są obowiązkowo zakładane na egzaminy, które odbywają się w specjalnym budynku uniwersyteckim, który właśnie nazywa się Examination Schools i powstał początkowo tylko i wyłącznie w celu prowadzenia tam wykładów. Ale togi kojarzą się także w dobry sposób, bo na przykład takie starsze college to organizują takie formalne kolacje, które odbywają się w tych starych, pięknych, drewnianych holach jadalnych. No i właśnie na taką kolację trzeba się ubrać w garnitur i założyć na niego togę. No i to jest taka scenografia, którą właśnie możemy kojarzyć z filmów o Harrym Potterze. No i to też pokazuje, że te tradycje w Oxfordzie są zachowywane. Takie formalne kolacje zaczynają się od modlitwy po łacinie i tak samo się kończą. Jest podział na tak zwany high table, czyli wysoki stół, przy którym siadają wykładowcy college'u. No i takie commoners tables, czyli stoły dla studentów. W momencie jak wykładowcy college'u wchodzą do sali jadalnej, studenci muszą wstać, żeby okazać swój szacunek. No i właśnie wtedy następuje odmówienie tej modlitwy. Mm-hmm. Co J.K. Rowling chyba tutaj nabierała inspiracji trochę, tak? Pewnie. Odkąd przyjechałem do Oxfordu, no to zobaczyłem sobie, jak łatwe było wymyślenie wielu z tych elementów świata Harry'ego Pottera. Ale właśnie Oxford też jest mocno związany z różnymi ważnymi osobowościami ze świata literatury. Bo na przykład też w połowie XX wieku mieliśmy tutaj stowarzyszenie The Inklings, w którego skład wchodzili John Tolkien, autor Władcy Pierścieni, Hobbita, i C.S. Lewis, autor opowieści z Narni.
Było to takie stowarzyszenie literacko-dyskusyjne. Panowie, którzy byli związani z tym środowiskiem uniwersyteckim, spotykali się w jednym ze starych pubów w centrum Oxfordu. Były to albo Eagle and Child, albo Lamp and Flag. I w tych pubach odczytywali fragmenty swoich prac, komentowali je, ale także dyskutowali na bardziej poważne tematy związane na przykład z filozofią. Kwestie religijne też bardzo ich poruszały. Tolkien, zdaje się, już wcześniej zaczął pisać swoją trylogię, prawda, będąc na wojnie jeszcze, a po wojnie tutaj trafił do Oxfordu, tak, i spotkał się. Tolkien w ogóle był studentem w Oxfordzie, także wyjazd na wojnę był tylko przerwą, krótką przerwą w jego pobycie w Oxfordzie. No i właśnie zaczynał tutaj jako student literatury angielskiej i później zmienił swoje zainteresowanie bardziej w kierunku języków nordyckich, co z kolei wpłynęło na opracowanie przez niego języków elfów we Władcy Pierścieni. Jeszcze z takich innych autorów, którzy byli związani z Oxfordem, to był autor Alicji w Krainie Czarów, który był wykładowcą Christchurch College. Pierwsze tłumaczenie na polski czytaliśmy w studiu, aktorskim studiu interpretacji literatury. Po polsku nosił tytuł Alicja w Krainie Cudów. Bo tak chyba lepiej byłoby przetłumaczyć. Chyba tak. Ten tytuł. To, no tutaj dużo byśmy czasu spędzili, gdybyśmy mieli wymieniać wszystkich sławnych ludzi, którzy tutaj przewinęli się przez Oxford. Einstein tutaj nie studiował, ale przyjeżdżał na wykłady bodajże. Tak, z Einsteinem też jest związana ciekawa historia, że pojawił się tutaj w roku 1931. No, czyli już ładnych kilkanaście lat po tym, jak uzyskał Nagrodę Nobla. No i pojawił się, został tutaj zaproszony na wykład jako taki, można powiedzieć, już celebryta, czyli wiele osób w Oxfordzie bardzo chciało uczestniczyć w jego wykładzie i ludzie po prostu no, zabijali się o miejsca na tym wykładzie. Był on do tego stopnia popularny, że poproszono o uczestnictwo nie tylko fizyków, ale profesorów różnych wydziałów, zdolnych studentów różnych kierunków. Dużą przeszkodą było to, że wykład odbył się po niemiecku i większa część słuchaczy nie była w stanie tego zrozumieć. Nie było wtedy symultanicznego tłumaczenia. Nie. I Einstein po wykładzie skomentował, że widział nawet jak jakiś ważny przedstawiciel jednego koleżu, którego przedstawiono, przysypiał na wykładzie. Ale niemniej wykład był dużym sukcesem. I po jego zakończeniu Muzeum Historii Nauki w Oxfordzie zdecydowało się zachować ręcznie zapisane przez Einsteina tablice, które zostały po tym wykładzie. Trafiły one na wystawę tego muzeum. Niestety, kiedy były w zbiorach, jedna z nich została nieopatrznie starta, bo to była tablica kredowa. Czyli taka czarna tablica z napisami kredowymi, tak? Tak. Druga zachowała się do naszych czasów i właśnie można ją dalej obejrzeć w Muzeum Historii Nauki. Einstein w trakcie tego wykładu na podstawie swojej teorii względności oszacował wiek, rozmiar i gęstość wszechświata. Poszło mu to całkiem dobrze, bo tu czy tam pomylił się o jeden czy dwa rzędy wielkości, ale ogólnie wyniki się zgadzały. No, dużo rzeczy wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. Ciągle ta jego idea rozpala umysły i ciągle inspiruje kolejne osoby, które tutaj uczą się. No, Stephen Hawking studiował, zdaje się, w Oxfordzie, ale potem przeniósł się do Cambridge. Tak, był studentem University College, czyli tego najstarszego college'u, a potem rzeczywiście kontynuował swoją karierę naukową w Cambridge. Jeśli chodzi o to samo pokolenie kosmologów i astrofizyków, to też wymieniłbym Rogera Penrose'a, który jest noblistą. Najnowszym oksfordzkim noblistą. Dostał Nobla chyba w 2020 roku.
No i cały czas jest tutaj obecny, działa w Oxfordzie. Właśnie dostał Nagrodę Nobla za swoją pracę związaną z czarnymi dziurami i z tym, że dowiódł, że ich istnienie jest konsekwencją ogólnej teorii względności. Mhm. I Penrose też jest związany z Oxfordem ze względu na kafelki, które zaprojektował, które są położone przed Instytutem Matematyki. Zaprojektował je nie dlatego, że Penrose jest jakimś wybitnym kafelkarzem, ale dlatego, że te kafelki przedstawiają tak zwane struktury Penrose'a. Czyli to są takie quasi-periodyczne struktury ułożone z niewielkiej liczby rombów i deltoidów, które tworzą taką właśnie przestrzenną, dwuwymiarową strukturę i różnią się tym od struktur periodycznych, że nie mają symetrii translacyjnej, czyli jak przesuwamy je w jedną w stronę albo w drugą, to nie tworzą one tej samej struktury, ale mają taką pięciokątną symetrię obrotową, czyli obrót tej struktury o 1/5 kąta pełnego, 360 stopni powoduje, że uzyskujemy tą samą strukturę. No dużo mi pan tutaj wypełni. Muzeum Historii Nauki też muszę odwiedzić. W takim razie zobaczyć tą tablicę Einsteina, gdzie tam jeszcze ta kreda nie odpadła. Jak to jest zachowywane? Przecież to już tyle lat minęło i prawie 100 lat. No, okazuje się, że kreda na tablicy jest bardzo wytrzymałym materiałem. Nie tak jak ołówek na przykład. Tak. Myślę, że to niesamowite, że już wtedy był na tyle znanym człowiekiem, że te tablice postanowiono zachować, tak? No. Coś jeszcze może pan nam opowiedzieć może o bliższej historii Oxfordu? Jak to w tej chwili wygląda? W XXI wieku coś się zmieniło? To znaczy, myślę, że jeszcze warto powiedzieć, że Oxford ma bardzo dużo sukcesów, jeśli chodzi o uczenie studentów, którzy później zostają znanymi postaciami życia publicznego. I właśnie Oxford bardzo się szczyci tym, że spośród 57 premierów w Wielkiej Brytanii aż 30 studiowało w Oxfordzie. No i w ostatnich latach no to mieliśmy taką szczęśliwą serię, że 5 premierów Wielkiej Brytanii, to jest David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, niesławna Liz Truss i obecnie Rishi Sunak, że wszyscy oni byli studentami Oxfordu. No, myślę, że jeśli chodzi o takie najświeższe wydarzenie naukowe, które na pewno zapisze się na długie lata w historii Oxfordu, no to było opracowanie szczepionki na COVID-a. No, czyli coś, co odbyło się 2 lata temu i ta oksfordzka szczepionka była na początku bardzo popularna w Anglii, obok szczepionek Pfizera, także to był ogromny wysiłek naukowy, opracowanie szczepionek, które normalnie są rozwijane na przestrzeni dziesięcioleci. Tutaj ten projekt badawczy skompresowano praktycznie do czasu kilku miesięcy. Zostaną dopuszczone do testów inne szczepionki, które już istnieją, na przykład szczepionki na różnego rodzaju typy nowotworów, no, które potwierdzono już, że działają w prostszych układach, na przykład na myszach czy na szczurach. No i teraz pozostawało tylko to pytanie, czy możemy je zastosować w ciele człowieka. Myślę, że to będzie jedna z konsekwencji pracy ze szczepionką covidową. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak można by było powiedzieć. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo za ten poświęcony czas na historię Oxfordu, w którym tutaj jestem i będę jeszcze przez jakiś czas nagrywał kolejne odcinki podcastu. Moim gościem był pan dr Paweł Puczkarski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był bonusowy odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku, a w nim rozmowa z doktorem Pawłem Puczkarskim na temat historii Oxfordu. W galerii zdjęć, do której dostęp otrzymują wszyscy, którzy zapisani są do newslettera, tam jest link i można po prostu wejść do tej galerii, zamieściłem sporo zdjęć, które wykonałem w Oxfordzie, o których mówiliśmy w tym odcinku. Nie wszystkie miejsca udało mi się odnaleźć, za mało czasu miałem na to. No, ale naprawdę dużo jest takich ciekawych zdjęć, ciekawych ilustracji, o których rozmawialiśmy, m.in. tablica Einsteina, także warto zajrzeć.
Z doktorem Pawłem Puczkarskim nagrałem również rozmowę o jego naukowych zainteresowaniach, która znajdzie się w jednym z kolejnych odcinków. Zapraszam do śledzenia i subskrypcji. Bardzo dziękuję za wsparcie, jakie otrzymuję od niektórych słuchaczy. To dzięki nim powstają stale nowe odcinki. Wsparcie można zrealizować na wiele sposobów, a wystarczy nawet 3 zł miesięcznie, żeby pomóc w realizacji kolejnych odcinków. Wszystkie te sposoby znaleźć można na stronie głównej podcasty.info/nauka. Podcasty pisane przez K. A teraz bardzo chciałbym podziękować niektórym z wpłacających wsparcie poprzez różne właśnie te metody. Taka najważniejsza chyba i najbardziej używana to jest patronite.pl, dzięki któremu, jak tam wpiszecie Borys Kozielski albo Nauka XXI wieku, można odnaleźć mój profil. I dzięki temu możecie stać się patronami, którzy będą poprzez ten serwis patronite.pl wspierać tę audycję. No i 12 lutego dostałem taką anonimową subskrypcję na 10 zł, bardzo dziękuję. 16 lutego Łukasz Olszewski zasilił taką deklaracją 3 zł miesięcznie. Dziękuję ci, Łukasz. 17 lutego Luke Olds 10 zł zadeklarował, że będzie płacił co miesiąc. Bardzo dziękuję. 22 lutego Michał Buczek zdecydował się na wsparcie 20 zł miesięcznie. Bardzo dziękuję, Michał. 25 lutego Marek Puczkarski 20 zł miesięcznie. Bardzo dziękuję, Marku. 7 marca Katarzyna Pokajewicz kwotą 3 zł miesięcznie. Bardzo dziękuję, Katarzyno. Chyba się spotkaliśmy kiedyś. 11 marca Maurycy odnowił swoją subskrypcję, za co jestem bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję. No i to tyle, jeśli chodzi o Patronite. Natomiast na osobiste konto dostałem wpłaty 15 lutego od Damiana. W tytule napisał Damian: dotacja na podcast Nauka XXI wieku, 25 zł, bardzo dziękuję. 17 lutego Paweł z Gdańska wpłacił kwotę 26 zł, 18 groszy. W tytule napisał Nauka XXI wieku. 28 lutego Maciej z Przemyśla wpłacił 10 zł. No, w tytule napisał Nauka XXI wieku, podcast Darowizna. No i jeszcze oczywiście są wpłaty bezpośrednio na PayPal, które zrealizowali 15 lutego Oskar, 50 zł, bardzo dziękuję, Oskarze. 19 lutego płatność cykliczną otrzymałem od Krystiana, 10 zł. 23 lutego również płatność cykliczną od Mirosława, 5 zł, bardzo dziękuję. 9 marca również płatność cykliczną od Denisa, 20 zł, bardzo dziękuję. I 12 marca, czyli dzisiaj, bo dzisiaj nagrywam tą zapowiedź, również płatność cykliczną ponownie od Sebastiana, 10 zł. Bardzo dziękuję za te wpłaty. Naprawdę pomagają tworzyć kolejne odcinki i organizować takie wyjazdy, jak właśnie ten do Oxfordu. Zapraszam również do słuchania innych podcastów, które realizuję, a są to na przykład no, taki nowy kanał pod tytułem Koopernikus, Coopernicus się pisze, zrealizowany wspólnie z Our Future Foundation. Link do subskrybowania znajdzie się w newsletterze. Ostatnio właśnie miałem sporo czasu zajętego nagrywaniem odcinków do tego właśnie podcastu, które w najbliższych tygodniach znajdziecie w swojej skrzynce, jeśli zasubskrybujecie ten podcast. A są to bardzo ciekawe tematy. Nie będę zdradzał, co to jest. Krócej omawiane niż tutaj w podcaście Nauka XXI wieku, ale mimo to bardzo interesujące. W e-mailu znajdziecie również informacje o polecanych książkach, o których rozmawialiśmy w audycjach, oraz kilka niespodzianek. Jakie to niespodzianki? No to żeby były niespodziankami, to muszą pozostać w tajemnicy. Na razie to już wszystko. Bardzo dziękuję za waszą uwagę, za to, że polecacie mój podcast, za opinie na różnych czytnikach podcastów. W YouTubie można dać łapkę w górę, w Spotify.
Spotify, też można gwiazdkami chyba określić, jak wam się podobał podcast. W Apple Podcasts też można napisać na przykład opinię. Ostatnio dostałem kilka takich opinii, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. One pomagają po prostu w tym, żeby inni słuchacze, którzy wyszukują ciekawych tematów, łatwiej mogli się zdecydować, czy słuchać tego podcastu, czy nie. Myślę, że warto, prawda? Skoro słuchacie, to chyba warto. Bardzo dziękuję. Nie wiem, kiedy następny odcinek będzie. No, mam nadzieję, że uda mi się go szybko zrealizować. No, ale nic nie jestem w stanie obiecać, bo tak jak mówiłem, mam też inne zajęcia, do których się zobowiązałem, które przynoszą mi taki przychód, dzięki któremu mogę funkcjonować. Dlatego trudno mi jest powiedzieć, kiedy będzie następny odcinek podcastu Nauka XXI wieku, a mam jeszcze sporo odcinków właśnie nagranych w Oxfordzie, przygotowywanych sukcesywnie do publikacji. To wszystko już na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Borys Kozielski.